miteinander Markus 9, von Vers 30 bis zum Schluss des Kapitels lesen. Przeczytamy razem fragment z Ewangelii Marka 9, od 30 wiersza do końca rozdziału. I wyszedłszy stamtąd, przechodził przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli kto chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: Kto by przyjął jedno z takich dziatów w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w swoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mnie, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, naprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień miejski, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorsze ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Nie jecie sól samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Was das Thema hier, was von dem Abschnitt, den wir gelesen haben? Co jest tematem tego fragmentu, który przeczytaliśmy? Nachfolge. Tematem jest naśladowanie Pana. Und mit Nachfolge sind wir alle angesprochen. Jeśli mowa jest o naśladowaniu Pana, to słowo zwraca się do nas wszystkich. Jeder kann nachfolgen. Każdy z nas może iść za Panem. Und derjenige, der den Herrn Jesus liebt, der wird nachfolgen. A człowiek, który miłuje Pana, ten będzie szedł za nim. Männer und Frauen haben nach den Gedanken der Schrift unterschiedliche Aufgaben. Mężczyźni i kobiety według myśli Słowa Bożego mają wprawdzie różne zadania. Und auch die Männer haben zum Teil unterschiedliche Aufgaben. I nawet mężczyźni w porównaniu z mężczyznami też mają różne zadania. Aber alle können nachfolgen. Niemniej jednak wszyscy mogą iść za Panem. Markus zeigt uns den Herrn Jesus als den Knecht und Diener und den Propheten. Marek pokazuje nam Pana jako sługę i proroka. Bevor wir einsteigen, möchte ich einen Wendepunkt im Markus-Evangelium in Erinnerung bringen. Zanim wejdziemy głębiej w te wiersze, chciałbym przedstawić w Ewangelii Marka pewien punkt zwrotny.
Der Jesus hatte in Markus 8, Vers 27 bis 30 den Jüngern eine Frage gestellt. Wer sagen die Menschen, dass ich sei? W 8 rozdziale od 27 do 30 wiersza Pan Jezus przedstawił pytanie o swoim uczniom, którym pyta, za kogo ludzie mają. Der Jesus ist ja der Allwissende. Przecież Pan Jezus jest tym, który wszystko wie. Wir machen heute Meinungsumfragen in der Wirtschaft. Dzisiaj na przykład robi się różnego rodzaju marketingowe takie ankiety. So was braucht er ja nicht. Pan Jezus nie musiał pytać. Aber wenn er die Jünger fragt, was sagen die Menschen? Hat das einen tiefen Sinn. Ale jeżeli on do uczniów zwraca się z takim pytaniem, co myślą ludzie, to ma to głęboki sens, że on takie pytanie im stawia. Und dann kommen verschiedene Antworten. I przychodzą różne odpowiedzi. Welche Antwort hättest du gegeben? Jaką ty byś dał odpowiedź? Jetzt wendet der Herr die Fragestellung, sagt, wer saget ihr, ihr Jünger denn? Teraz Pan, a teraz Pan odmienia trochę to pytanie i zwraca się do uczniów, a wy co mówicie? Kim ja jestem dla was? Jetzt wird deutlich, die einen kennen den Herrn Jesus nur rein äußerlich. Teraz staje się sprawa wyraźniejsza. Jedni znają Pana Jezusa tylko z zewnątrz, tak zewnętrznie, powierzchownie. Und die anderen haben eine innere Beziehung lebenderin, das sind die Jünger. A drudzy mają wewnętrzną relację z Nim i żyją w Jego bliskości, to są uczniowie. Petrus sagt, du bist der Christus. Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. Du bist der Gesalbte. Ty jesteś tym namaszczonym od Boga. Man merkt ihm an, sein Herz ist von dem Herrn Jesus erfüllt. Zauważamy natychmiast, Jego serce jest wypełnione osobą Pana Jezusa. Also diese Fragestellung hatte den Zweck, die herausragende Größe des Herrn Jesus umso mehr hervorzuheben. A więc to pytanie ma na celu to, aby tą znakomitość osoby Pana Jezusa jeszcze bardziej po prostu przedstawić. Und dann kommt dieser markante Satz, der gebot ihn ernstlich, dass niemand von ihm sagen soll, dass sie niemand etwas von ihm sagen sollten. Następnie pojawia się ta bardzo znacząca wypowiedź, że Pan Jezus mówi, nie mówcie o tym nikomu. Soll das Evangelium nicht verkündigt werden? Czyż mamy nie głosić Jego imienia? Die Jünger verkündigten im Auftrag des Herrn, das Evangelium des Reiches. Uczniowie na zlecenie Pana głosili Ewangelię o Królestwie. Und das hatte zum Inhalt, dass sie Christus annehmen sollten. I to miała ta Ewangelia skłaniać do tego, by przyjęto Chrystusa. Jetzt sagt der Herr, ihr dürft nicht mehr davon reden. A teraz Pan Jezus mówi do nich, nie wolno wam więcej o tym mówić. Der Herr sagt das selber. Sam Pan. Wir sehen, welch eine ernste Situation eingetreten war. Na tym poznajemy, jak poważna sytuacja się stała, że musiał tak zareagować. Ähnlich wie bei dem Pharao, nicht? Tak, jak to było w przypadku Faraona, podobnie. Schließlich hat Gott das Herz verhärtet. Że ostatecznie Bóg sam zatwardził jego serce. Er hat immer nein gesagt. Und ciągle ten człowiek mówił, nie, nie, nie. Wenn der Jesus jetzt sich auch nicht mehr dem Volk so hingibt wie vorher, so ist er doch in ganz besonderer Weise bemüht, den Jüngern eine Hilfe zu sein. Gdy nadszedł więc ten punkt, że Pan Jezus nie mógł już się tak skłaniać do ludu, jak wcześniej to czynił, to przynajmniej pragnął jeszcze to czynić wobec uczniów. Er nimmt sie mit auf den Berg, diese drei Jünger. Zabiera zatem tych trzech uczniów na górę. Und sie dürfen eine Vorausschau haben auf die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches. I pozwala, aby mieli mały wgląd w chwałę tysiącletniego królestwa. Das finden wir in den Versen 2 bis 8. Znajdujemy to w wierszach od 2 do 8. In den Versen 9 bis 13 spricht er von der Auferstehung. Od wiersza 9 do 13 mówi o zmartwychwstaniu. Während der Herr noch mit den drei Jüngern auf dem Berg ist, haben die verbliebenen Jüngern unten
am Fuß des Berges eine Problemsituation. Gdy Pan Jezus był z tymi uczniami na górze, to pozostali uczniowie, którzy byli na dole, mieli bardzo taką problemową sytuację. Ein besessener Junge wird von dem Vater zu den Jüngern gebracht. Mianowicie opętany młody człowiek był przez ojca przywiedziony do uczniów. Die Jünger haben schon öfter Dämonen ausgetrieben. I już wcześniej zdarzało się niejednokrotnie, że uczniowie wypędzali demony. Aber jetzt können sie es auf einmal nicht. Ale teraz naraz nie mogą jakoś. Die ganze Hilflosigkeit kommt zum Ausdruck. I tutaj uzewnętrznia się ich cała bezradność. Dann kommt der Herr dazu. Pan do tej sytuacji wkracza. Er kümmert sich zunächst um den Vater. Najpierw zatroszył się o ojca. Voll innigen Mitgefühls fragt den Vater. Przepełniony głębokim współczuciem pyta ojca. Und er heilt den Jungen. A następnie uczniów. Welch eine Gnade, nicht? Jakaż to jest wielka łaska tego strony. Wir alle haben Dienste. My wszyscy mamy różne służby. Wir versuchen es auch mit der Hilfe des Herrn gut hintereinander zu bekommen. Próbujemy, aby z pomocą Pana sobie poradzić w tych zadań. Aber gut, dass der Herr hinterher noch geht, nicht? Ale jakże dobrze to jest, że Pan jeszcze idzie z nami. Das, was wir nicht machen können, das macht er. Bo to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić, on to przejmuje i on to czyni. Manchmal sind wir in der Wortverkündigung. Czasami jesteśmy na przykład w czasie głoszenia Słowa Bożego. Der Herr hat ein Wort für uns. Pan ma jakieś słowo dla nas. Und wir kriegen es nicht mit. A my nie jesteśmy w stanie nawet tego uchwycić, co chciałby, żeby było powiedziane. Jetzt, wenn wir zu Hause in Ruhe noch mal darüber nachdenken, wird uns auf einmal deutlich, das war doch genau das Wort für mich. Dopiero gdy wracamy do domu czasami, dopiero wtedy sobie uzmysławiamy, ach, przecież Pan do mnie mówił tak wyraźnie o tej czy o tej sprawie. So hat der Herr auch hier den Jungen befreit. Tak i tutaj Pan wyzwolił z tej opresji uczniów. In Vers 28-29 zeigt der hier ist den Jüngern dann in der Verborgenheit des Hauses, warum sie ihn nicht austreiben konnten. W 28-29 wierszu Pan Jezus w tej skrytości domostwa wyjaśnia im następnie, dlaczego oni nie byli w stanie wykonić tego demona. Was war erforderlich? Co było konieczne do tego? Gebet. Do tego była konieczna modlitwa. Wir müssen im Dienst für den Herrn immer wieder in einer Gebetshaltung sein. My musimy w naszej służbie, jaką wykonujemy, wciąż na nowo mieć postawę proszących, którzy nic nie mają i proszą. Der Jesus ist das vollkommene Vorbild. Pan Jezus sam jest tym doskonałym wzorcem. Er konnte sagen, ich bin Gebet, Psalm 109. I on mimo tego powiedział w Psalmie 109, ja jestem modlitwą. Zweite Komponente, die fehlte, war das Fasten. Druga rzecz, drugi komponent, którego mi zabrakło, to nie było tego poszczenia. Wir haben keine direkte Aufforderung im Neuen Testament zum Fasten. W Nowym Testamencie nie mamy takiego bezpośredniego wezwania, aby pościć tak, jak to czyniono dawniej. Aber der Dienst für den Herrn erfordert auch, dass wir uns von gewissen Dingen einfach zurückziehen. Ale służba dla Pana często tego właśnie od nas wymaga, byśmy chcąc ją dobrze wypełnić, odłączyli się od tej czy owej rzeczy. Wir sprechen hier nicht von bösen Dingen, nicht? Nie mówimy wcale o złych rzeczach, których mamy się naprawdę trzymać zawsze z dala. Es sind irdische Dinge, die der Herr uns durchaus gegeben hat. Nie, są ziemskie rzeczy, których Pan nam udzielił obficie, abyśmy z nich korzystali. Aber der Dienst für den Herrn erfordert auch einfach, dass wir dieses Ding ein wenig zurücknehmen. Ale służba dla Pana, ona również tego od nas wymaga, byśmy umieli od nich po prostu się w jakiś sposób zdystansować. Wir sehen, der Herr zieht weiter. Widzimy, Pan idzie dalej. Und wieder der ganze Ernst. Er wollte nicht, dass es jemand erfahre. I znowu ta cała powaga tego. On nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Er geht gewissermaßen wie im Verborgenen. 30 wiersz. W pewnym sensie mówi to słowo tak, jak on szedł w ukryciu. Weil Israel ihn verworfen hatte. Dlaczego? Dlatego, że Izrael go po prostu odrzucił. Aber er wendet sich jetzt an seine Jünger und lehrt seine Jünger.
ale w tej sytuacji on zwraca się do swoich uczniów i uczni ich. Das haben wir auch im Lied zum Ausdruck gebracht, dass wir von dem Herrn belehrt werden wollen. My to wyraziliśmy w tej pieśni również, że chcemy być pouczeni przez Pana. Er hat für jeden ein Wort. On ma dla każdego swoje słowo. Er kennt deinen Zustand. On zna twój stan. Er kennt deine Umstände. I zna twoje okoliczności. Er weiß, was hinter dir liegt und was vor dir liegt. On wie dobrze o tym, co jest za tobą i co jeszcze przed. Und da brauchen wir immer wieder das Wort Gottes. I do tego potrzebujemy wciąż na nowo Słowo Boże. Dann zeigt er ihnen etwas von seinen Leiden. I tu Pan odkrywa przed nimi odsłania coś dotyczącego swoich cierpień. Anfang des Kapitels hat er von den Herrlichkeiten gesprochen. Na początku tego rozdziału mówił o chwale na tej górze przemienienia. Jetzt spricht er von seinen Leiden auf Golgatha. A teraz mówi o swoich cierpieniach na Golgocie. Heute ist bei uns genauso. Dziś jest u nas dokładnie tak samo. Wenn unser Dienst gut sein soll, jeżeli ma być nasza służba wypełnioną i dobrą, dann geht der Blick zurück nach Golgatha. To spojrzenie nasze musi najpierw wrócić na Golgotę. Und dann geht der Blick in die Zukunft, in die Herrlichkeit, nicht? I wtedy dopiero spojrzenie jest pokrzepione, może przenikać przyszłą chwałę. Das sind die beiden Fixpunkte. To są te dwa takie istotne punkty zaczepienia. Wenn ich eine Linie ziehen will, dann brauche ich zwei Punkte. Jeżeli chcę wykreślić odcinek jakiś, to potrzebuję dwa punkty do tego. Die brauche ich für meinen Weg. Te dwa punkty ja potrzebuję, aby moja droga została wykreślona. Sonst kann ich nicht zielorientiert unterwegs sein. Bo jeżeli nie mam takiego wykreślonego odcinka, to nie jestem w stanie w dobrej orientacji postępować dalej drogą. Diese beiden Zielpunkte hatten übrigens die alten Propheten auch vor ihren inneren Augen. Te dwa punkty mieli również już starzy prorocy Starego Testamentu przed swoimi oczyma. 1 Petrus 1 sagt, dass sie über die Leiden, die über Christus kommen sollten, nachdachten. 1 Piotra 1 mówi nam o tym, że już oni rozmyślali nad tym zbawieniem i cierpieniem mającymi przyjść na Chrystusa. Und sie dachten auch nach über die zukünftige Herrlichkeit. Ale myśleli również przy tym o chwale, która miała nastać potem. Das war ihre Motivation. To było ich źródłem motywacji. Der spricht hier von sich als dem Sohn des Menschen. Pan Jezus mówi tutaj o sobie jako o Synu Człowieczym. Im Psalm 8 wird deutlich, dass dieser Titel des Herrn, Sohn des Menschen, mit Herrlichkeit und Leiden verbunden wird. W Psalmie 8 mamy to zaakcentowane, że ten tytuł Pana Jezusa łączył go zarówno z cierpieniami, jak i z chwałą. Die Menschen würden ihn überliefern. Że mianowicie ludzie go zdradzą, przekażą. Und sie würden ihn sogar töten. I nawet, że go zamordują. Hat er Jesus nicht freiwillig sein Leben gelassen nach Johannes 10, Vers 17, 18? Czyż nie jest napisane według Jana 17, 18 wiersz, że on dobrowolnie swoje życie oddał? Niemand konnte sein Leben von ihm nehmen. Nikt nie mógł przecież jego życia zabrać. Das ist die Souveränität des Sohnes Gottes. 10. rozdział. To jest suwerenność Boża. Ist unantastbar. Ona jest absolutnie nietkalna, nikt nie może tego zabrać. Aber hier geht es um die Verantwortlichkeit des Menschen. Ale tutaj chodzi bardziej o odpowiedzialność, jaką ludzie ponosili w jego śmierci. Deshalb kann Petrus sagen, ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn ermordet. I dlatego Piotr mógł wskazać na nich i bezpośrednio im powiedzieć, wy go zabiliście, to wy go zamordowaliście. Der Jesus musste, damit wir seine richtigen Nachfolger sein können, in den Tod gehen. Pan Jezus, aby umożliwić nam to, byśmy byli jego prawdziwymi, szczerymi naśladowcami, musiał najpierw iść na śmierć. Aber der Jesus ist auferstanden. Ale Pan Jezus zmartwychwstał. Er lebt jetzt zu Rechten Gottes, um sich für uns zu verwenden. I żyje teraz po prawicy Boga, aby stawiać się za nami.
Normalerweise hätte doch ihr Herz mit Freude erfüllt werden müssen, wenn sie an die Auferstehung denken. W normalnym przypadku, gdyby myśleli o zmartwychwstaniu, to ich serca musiałyby się po prostu wypełnić radością. Wir sehen, die Jünger sind hier unter dem Niveau der alttestamentlichen Propheten. Ale widzimy tutaj niestety, że uczniowie znajdują się poniżej poziomu starotestamentowych proroków. Es wird gesagt, sie verstanden das Wort nicht. To jest tutaj po prostu powiedziane, oni jednak nie zrozumieli, nie rozumieli tego słowa. Also wenn ich die Jungs hier fragen würde, habt ihr das verstanden? Gdybym zatem będąc tam pytał tych uczniów, zrozumieliście? Dann wäre ich überzeugt, die würden die richtige Antwort geben. Sie würden sagen, ja, habe ich verstanden. Ja prawdopodobnie jestem przekonany o tym, że oni by powiedzieli, tak, zrozumieliśmy. Das ist ja auch nicht schwer zu verstehen, nicht? Wydaje się, że to nie jest trudne do zrozumienia. Warum verstanden die Jünger das denn jetzt nicht? A dlaczego jednak uczniowie tego nie zrozumieli? Weil sie so wahrscheinlich von der Hoffnung auf die Herrlichkeit im Reich beeinflusst waren, dass sie mit dem Leid des Herrn überhaupt nichts anfangen konnten. To znaczy, gdybym teraz zapytał, tu jakiś uczniów, to by tak powiedzieli, a wtedy oni byli tak wypełnieni myślami o chwale Chrystusa, o Jego nadchodzącej chwale, że po prostu, gdy On mówił o śmierci, to nie umieli pojąć, jak to się ma do tego. Wir sind auch manchmal so gefangen in unseren eigenen Gedanken, dass wir kaum aus der Gedankenwelt rauskommen. Czasami i nam to się przydarza, że jesteśmy tak pochwyceni w jakichś myślach, że gdy ktoś przychodzi z czymś, co do tego nie pasuje, nie pojmujemy, jak to się ma jedno do drugiego. Deshalb ist immer wieder wichtig zu beten, wie der Psalm. Z tego powodu jest bardzo ważne, tak jak psalmista mówi, czy psalm mówi, żeby wciąż na nowo modlić się i prosić. Gesagt hat, öffne meine Augen, damit ich wunderschau in deinem Gesetz. Tak jak psalmista pisał, otwórz oczy moje, abym oglądał cuda w Twoim prawie. Nächster Punkt, sie fürchteten sich. Następny punkt, który tutaj jest jeszcze nam przedstawiony, to oni się bali. Was meint ihr, warum fürchteten die Jünger sich? Co sądzicie o tym? Dlaczego uczniowie się bali? Die hatte doch immer liebe von mir ihnen gesprochen. Przecież czy Pan Jezus ciągle nie mówił z miłością do nich? Natürlich hatte er auch schon mal Petrus zurechtweisen müssen. Naturalnie w poprzednim rozdziale jest przedstawione, że Pan Jezus musiał zganić Piotra. Die Nähe zu dem Herrn Jesus war nicht da. Ale niestety okazuje się, że nie było takiej bliskości wobec Pana, jakiej byśmy oczekiwali. Oni się bali. Wenn ich mit meiner eigenen Person sehr beschäftigt bin, dann habe ich kein Empfinden für die Not meines Gegenüber. Jeżeli ja koncentruję się na sobie samym tak bardzo, to nie jestem w stanie wniknąć w położenie i cierpienie osoby, która jest obok mnie. Der war vollkommen Mensch und hatte auf Mitleiden gewartet und keins gefunden. Pan Jezus był doskonałym człowiekiem i jak mówi nam słowo, oczekiwał współczucia, ale nie mógł go znaleźć. Stattdessen stehen jetzt fürchtende Jünger vor. A zamiast tego miał przed sobą uczniów, którzy się bali go. Sie sind noch nicht mal bereit, eine Frage zu stellen. Nie byli nawet gotowi, aby po prostu zadać szczere pytanie. Gesundes Christentum ist immer durch Fragen auch gekennzeichnet. Zdrowe chrześcijaństwo, ono się charakteryzuje tym, że są zadawane szczere pytania. Er kommt nach Kapernaum. On przychodzi do Kafarnaum. Und der Herr fragt auf einmal seine Jünger, was sie besprochen haben. I naraz Pan pyta uczniów, o czym rozmawiali. Sie schweigen. Niestety, ale oni milczą. Wie hatten sie doch versagt. Jakżeż bardzo oni zawiedli. Angesichts dieses besessenen Jungs waren sie hilflos. Pierwsze, wobec sytuacji z tym opętanym młodym człowiekiem byli kompletnie bezradni. Sie waren auch machtlos. Nie mieli żadnej siły, aby pomóc. Sie waren furchtsam und hier finden wir sie schweigsam. Byli przepełnieni obawami wobec samego Pana i naraz widzimy milczą. Der Vater auch schon, aber das haben wir besprochen. Pan może i nas zapytać. O czym to rozmawialiście? Sie hatten kein Wort für die Not des Herrn.
nie odpowiadają żadnym słowem, a już w ogóle takim, które by pasowało do tej trudnej sytuacji, jaką Pan Jezus przeżywał. Sie hatten Worte, wenn es darum ging, wer der Größte unter ihnen sei. Ale znajdowali owszem słowa, aby się spierać, przekomarzać między sobą, kto by był większy. Wie reagiert er? Jak Pan reaguje? In seiner Sanftmut reagiert er wunderbar. W swojej łagodności on wspaniale reaguje na to. Er setzt sich. On siada najpierw. Um uns gegenseitig eine Hilfe sein zu können, müssen wir innere Ruhe haben. Abyśmy mogli wewnętrznie sobie pomóc nawzajem, to musimy dojść do stanu wewnętrznego spoczynku, usiąść. Davon spricht diese Sitze nicht. O tym mówi to, że Pan Jezus usiadł między nimi. Wir müssen zur Ruhe kommen. My musimy dojść do spokoju, zanim przestać się zajmować czymś. Natürlich können wir durchaus auch im Stehen miteinander ruhig mal Gedanken erörtern. Naturalnie, że nie chodzi o zwykłą fizyczną postawę, możemy stojąc siedzieć wichtig scheint i wymieniać myśli z sobą. Innere und äußere Ruhe vorhanden sein muss. Ważne jest, że zarówno ta wewnętrzny, jak i zewnętrzny spokój musiał tutaj zapanować, by wymienić myśli. Der ruft alle zwölf zu sich. I Pan Jezus woła wszystkich dwunastu do siebie. Und so ist es auch, wenn wir als Versammlung zusammenkommen, nicht? Er ruft uns alle zu sich. I tak też jest, jak przychodzimy do Niego jako zgromadzenie. On nas przywołuje. Wir wollen um ihn versammelt sein, von ihm alles erwarten. My chcemy być przecież zgromadzeni wokół Niego. My chcemy przecież od Niego wszystko oczekiwać. Jetzt hat er nicht ganz entrüstet, wie konntet ihr nur sowas machen? I On nie mówi do nich z wyrzutem najpierw, no jak to jest, że sobie z tym nie poradziliście, no. Er lässt den Gedanken stehen. Nie. On pozostawia myśl otwartą, którą mieli uczniowie, pytając dlaczego. Aber gibt eine ganz andere Bedeutung. Ale daje teraz zupełnie inne znaczenie. Du kannst und darfst der Erste sein wollen. Ty możesz chcieć i masz do tego prawo, by być pierwszym. Aber wenn du das willst, ale jeżeli rzeczywiście tego chcesz, dann sollst du der Letzte von allen sein. To droga do tego wjedzie przez to, by stać się ostatnim. Genau das Gegenteil, was sie mir gemacht haben. Dokładnie odwrotnie niż to, co robili uczniowie. Die wollten im Rang immer höher, immer höher. Oni w tej hierarchii wspinali się coraz wyżej i wyżej, przepychając się między sobą. Und hinterher lesen wir noch, dass der eine rechts und links im Reich vom Herrn sitzen wollte, nicht? I na koniec czytamy, że już doszli tak wysoko, że mówili o jeden po lewej, a drugi po prawej stronie Pana na pewno będzie siedział, gdy on zasiądzie na tronie. Sie hatten die Belehrung nicht richtig zu Herzen genommen. Nie, oni nie wzięli tego pouczenia, jak należy, do swoich serc. Der beste Platz, sagt der Jesus mit anderen Worten, ist der letzte Platz. A Pan Jezus innymi słowy chciał im powiedzieć, najlepszym miejscem przy mnie jest ostatnie. Das heißt, eine demütige Gesinnung haben. To oznacza miejsce pokory. Nicht hoch von sich denken. Nie pysznego i pyszałkowatego myślenia o sobie. Bescheiden sein. Lecz myślenie pełne pokory i powściągliwości o sobie. Und diese Bescheidenheit, diese Demut oder Niedriggesinntheit führt dann auch dazu, dass wir anderen dienen. I ta pokora, to właściwe rozumienie swojej prawdziwej pozycji, ona może nas doprowadzić do tego, byśmy mogli innym służyć. Dienen steht im Gegensatz zum Herrschen. Służba czy służenie, ono jest przeciwieństwem panowania. Heute ist Durchsetzungsvermögen gefragt. Dzisiaj jest na czasie ubiegać się o siłę takiego forsownego przepychania się do przodu. Aber Knechte, die dem Herrn Jesus nachfolgen möchten, zeichnen sich durch Dienerschaft. Ale słudzy, którzy chcą Panu rzeczywiście służyć, oni są scharakteryzowani taką gotowością do tego, by innym nieść pomoc. Meinte hier pausenlosen Einsatz, immer arbeiten? Czy Pan Jezus miał na myśli stałą pracę i pracę taką bez przerwy, ciągle w ruchu? Dann zuerst müssen wir bei ihm sein. Nie, najpierw musimy wyciszyć się przy nim. Müssen wir Blickkontakt mit ihm haben.
Musimy mieć z nim bliski kontakt, oko w oko. Und dienen bedeutet genau das zu tun, was der natürliche Mensch nie machen würde. A ostatecznie służba oznacza czynić to, czego z natury jako ludzie nigdy nie chcemy ruszyć. Auch nicht machen kann. Także i nie możemy w rzeczywistości. Wer hat nicht das neue Leben, der hat nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Nie, jeżeli ktoś nie ma nowego życia, to nie ma też i mocy Ducha Świętego, która uzdatnia do służby. Wenn er uns eine Aufgabe gegeben hat, dann sollen wir die tun. Gdy Pan Jezus dał nam jakieś zadanie, to mamy je wykonać. Aber wir sollen nicht eine zweite Aufgabe tun, wo wir keinen Auftrag für haben. Ale nie powinniśmy też brać się zaraz za drugie zadanie, do którego on nam nie dał zlecenia. Was sagt der Jesus in Lukas 22? Ich bin in eurer Mitte wie der Diener. Co Pan Jezus mówi w Łukasza 22? Mówi, a ja jestem pośród was jako usługujący. Wenn es einen Diener auf dieser Erde gegeben hat, dann ist er Jesus Christus gewesen. Jeżeli kiedykolwiek był chociaż jeden prawdziwy sługa na tej ziemi, to z całą pewnością był nim Jezus Chrystus. Und Nachfolger sind solche, die genau dem Herrn Jesus nacheifern. A naśladowcami Pana Jezusa są tacy, którzy naprawdę chcą być tacy jak On. Petrus kommt ja hinterher darauf zu sprechen in seinem Brief, nicht? Piotr odnosi się do tej kwestii w swoim liście. Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolget. Mówi, Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście ślepo wstępowali w Jego ślady. Hat nichts mit den sühnenden Leiden zu tun. Nie ma to nic wspólnego z cierpieniami przebłagalnymi na krzyżu. Sondern der Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir als Menschen, als Diener leben sollen. Lecz Pan Jezus nam pozostawił przykład, aby pokazać, jak mamy jako ludzie służyć sobie nawzajem. Jetzt illustriert das Ganze durch die Tatsache, dass ein Kind in die Mitte nimmt. Teraz Pan Jezus ilustruje, co ma na myśli, przez to, że po prostu bierze dzieci i wprowadza pośród nich. Kind waren damals Personen, die noch nicht vollständig waren, nicht als vollständig oder wertvoll angesehen wurden. Dzieci w tamtym czasie były po prostu takimi istotkami, które uważano za niedojrzałe i też i nie w pełni wartościowe. Es ist ja auch so, sie haben sich noch nicht voll entwickelt. Jest też tak w rzeczy samej, bo mianowicie one dopiero dojrzewają, dochodzą do pełnego kształtu. Von dem Körper, von dem Geist. Zarówno cieleśnie, jak i wewnętrznie, duchowo. Aber ein Kind ist gekennzeichnet durch Vertrauen. Ale dzieci mają w sobie taką cechę, że one są, charakteryzuje je ufność w stosunku do zewnętrznego autorytetu. Wenn der Vater ein Kind etwas erzählt, dann glaubt ein Kind. Gdy ojciec starszy, znaczy od niego, opowiada coś dziecku, to w normalnym przypadku dziecko ufa temu. Das Kind weiß auch, ich bin abhängig von dem Vater und von der Mutter. Dziecko ma też doskonałe poczucie swojej zależności od starszych. Genauso sollen auch wir abhängig sein von dem Herrn. I to o to chodzi dokładnie. My mamy mieć to poczucie zależności od Pana, jak dzieci. Sollen unsere Begrenztheit erkennen, wie ein Kind die Begrenztheit. Powinniśmy też rozpoznać naszą ograniczoność i to, że jesteśmy po prostu tacy jak dzieci bezradni. Der Herr nimmt das Kind in die Arme. I Pan bierze to dziecię w ramiona swoje. War derjenige, der die Menschen vollkommen liebt und auch die Kinder vollkommen liebt. Ten, który ludzi tak doskonale miłował, miłował też doskonale dzieci. Da kommt eine wunderbare Belehrung dazu in Vers 37. Do tego jest w 37 wierszu doskonałe pouczenie. Wer irgendeines von solchen Kindern aufnimmt, in meinem Namen nimmt mich auf. Pan Jezus mówi, ktokolwiek by przyjął takie dziecię w moim imieniu, to mnie przyjmuje. So ein Kind war gewissermaßen noch etwas verachtetes. Oznacza to w pewnym sensie, takie dziecko to było coś, ktoś, kogo można było zignorować. Aber der macht deutlich, wenn ich so ein Kind aufnehme, dann nehme ich den Herrn selbst auf. Ale Pan mówi, jeśli ktoś by tak przyjął takie dziecię, to tak, jak mnie przyjmuje. Damit werden die Unterschiede zwischen Kind und Erwachsenen aufgehoben. Abyśmy nie przeoczyli różnic między dorosłymi a dziećmi. Aber der Herr macht deutlich, wie wertvoll ein Kind für ihn ist.
nie chodzi o to, ale Pan, czyli tutaj podkreśla to, jak wartościowym jest dziecię w takim usposobieniu. Er macht deutlich, wenn wir unsere Begrenztheit als Gläubige anerkennen, unsere Abhängigkeit anerkennen, dass wir dann ihn aufnehmen. On chce nam pokazać przez to, że gdy my zrozumiemy, na jacy jesteśmy mali i ograniczeni sami w sobie i jak bardzo potrzebujemy zależności od Pana, to tak właśnie jakbyśmy Jego przyjęli. Also, die Aufnahme des Kindes erfolgt deshalb, weil der Jesus dahinter gesehen wird. A więc to dlatego Pan Jezus mówi, że to przyjęcie dziecięcia jest tym, jakbyśmy Jego przyjęli. Tu chodzi właśnie o to w tym usposobieniu. Der Jesus ist der Beweggrund für die Handlung. Pan Jezus jest mianowicie tym motywem do działania. Und dann wird die Steigung noch erhöht. Następnie poprzeczka jest jeszcze bardziej podniesiona w tym rozdziale. Wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Że mianowicie, kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje tylko mnie, tylko tego, który mnie posłał. Wie sehr ehren wir den Herrn, wie sehr ehren wir den Vater, jak wenn bardzo, wir einander aufnehmen, annehmen. Jak bardzo czcimy Pana, jak bardzo czcimy Ojca, gdy mamy to przyjmujące nastawienie między sobą. Wir würden vielleicht einen bekannten Bruder sehr gerne aufnehmen. Prawdopodobnie jakiegoś znanego i szanowanego brata, to byśmy bardzo chętnie przyjęli. Aber für einen anderen haben wir überhaupt kein Herz und kein Haus. Ale dla innego, mało znanego brata, nie mamy serca ani jakiegoś takiego poczucia, żeby otworzyć przed nim wszystko. Nein, wir können jeden aufgrund des Namens des Herrn Jesus aufnehmen, denn er kommt im Namen des Herrn. Nie, tego, kogo przychodzi w imieniu Pańskim, naprawdę, winniśmy bez względu na jego format przyjmować. Der Jesus will uns also Mut machen, einander in der richtigen Weise zu begegnen. Pan chce zatem nas pokrzepić, abyśmy we właściwy sposób wychodzili sobie naprzeciw. Unser Verhalten ist damit im völligen Gegensatz zu dem, was die Welt praktiziert. Nasze zachowanie wtedy będzie całkowicie przeciwne temu, co jest praktykowane w tym świecie. Titus Brief sagt uns, dass wir fasten und in der Hassung waren. List do Tytusa mówi nam, że byliśmy znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Wir sollen lieben. A teraz mamy przecież miłować siebie nawzajem. Die Jünger wollen was für sich haben. Ale uczniowie tutaj chcieli mieć coś dla siebie koniecznie. Ehre, Ansehen, ein guter Platz. Szukali czci, szukali uznania, szukali wysokich stanowisk. Und er sagt, a Pan mówi, nicht fordern, sondern geben. Nie mówi, nie domagajcie się, dawajcie. Was sagt Paulus von dem Herrn Jesus? A co mówi Paweł o Panu Jezusie? Geben ist seliger als nehmen. Mówi, że dawać jest bardziej błogosławioną rzeczą niż brać. Wir wissen nicht, woher er den Satz hat. Denn in den Evangelien finden wir den nicht. W Ewangelii to nie znajdujemy bezpośrednio takiej wypowiedzi. Nie wiemy, skąd on znalazł to zdanie. Aber den Sinn finden wir hier. Ale sens tego zdania, że dawać jest bardziej błogosławioną rzeczą niż brać, znajdujemy już tutaj. Sehen, wie wertvoll dieser Satz oder dieses Prinzip Paulus geworden ist. Widzimy, jak rzecz wartościową stała się ta zasada dla Pawła. Natürlich war es auch Wirkung des Heiligen Geistes, dass in Apostelgeschichte 20 das so niedergeschrieben worden ist. Naturalnie było też to rzeczą w zamyśle Pana, że te słowa zostały sformułowane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. In Vers 38 spricht Johannes. W 38 wierszu wypowiada się Jan. Hatte da jemand beobachtet, der nicht mit den Jüngern den Herrn nachfolgte. Mianowicie on zauważył kogoś, kto nie chodził razem z nimi, za Panem. Aber es war offensichtlich ein gläubiger Mann. Ale widzimy tu wyraźnie, że musiał to być wierzący człowiek. Es gibt eine ähnliche Geschichte, wo es Ungläubige waren. Jest podobna historia, ale przedstawiająca niewierzących ludzi. Hier ist es ein Gläubiger. Tu jest wierzący człowiek. Natürlich war dieser Gläubige nicht am richtigen Ort.
Naturalnie, ten wierzący człowiek nie był na właściwym miejscu, tak trzeba powiedzieć. Er war nicht bei dem Herrn. On nie był przy Panu, a powinien był być, nie? Ich kann ein Eigentum des Herrn sein, aber den richtigen Platz nicht aufsuchen. Oznacza to wskazówkę na to, że mogę być własnością Pana, ale nie odwiedzać właściwego miejsca. Das ist nicht richtig. To nie jest w porządku rzecz. Aber trotzdem ist dieser Mann ein Gläubiger hier. Ale mimo to ten mąż był wierzącym tutaj. Dieser Mann trieb sogar Dämonen aus. I on nawet wyganiał demony. Hatte also eine gewisse Machtentwicklung. A więc posiadał pewną siłę od Boga, którą używał. Aber das tat er in dem Namen des Herrn. I czynił to wszystko w imieniu Pana. Und das kann deshalb nur ein Gläubiger sein, der sowas macht. Jeżeli tak to czynił i z tym w ten sposób, to mógł to być tylko wierzący. Die Jünger hatten vorher versagt bei der Austreibung des Dämons. Und hier kritisieren sie einen anderen, der den Dämon austreibt. Dopiero co uczniowie sami zawiedli, gdy chodziło o wygonienie demona, a tutaj krytykują człowieka, który dokładnie to robi. Sie machen ihm sogar einen Vorwurf. Mówią nawet, do niego odzywają się z wyrzutem. Nicht mit dem Herrn, mit ihnen zusammen dem Herrn nachfolgt. Robią mu wyrzuty, że on z nimi nie chodzi za Panem i ma zaprzestać. Ja, es ist und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte. Tu jest napisane to wyraźnie. Zabranialiśmy go mu, bo nie chodzi z nami, czy za nami. Da ist die Person des Herrn unter Umständen gar nicht mit eingeschlossen, nicht? Tutaj właściwie, gdybyśmy głęboko spojrzeli na tą wypowiedź, to oni nawet Pana wyłączają ze swojego grona, mówią za nami. Jedenfalls die Jünger selber standen im Vordergrund. A co najmniej siebie samych postawili tutaj na pierwszym planie. Nie za tobą, tylko za nami. Geht es denn um uns? Czy to chodzi o nas? Oder geht es um den Herrn? Czy chodzi o Pana, który jest najważniejszy? Es geht um den Herrn. Przecież chodzi o Pana. Und wie reagierte er in Vers 39? Er sagt, wehrt ihm nicht. Jak Pan na to reaguje, gdy to słyszy, mówi po prostu, nie zabraniajcie mu. Wir können andere Gläubige behindern in ihrem Dienst für den Herrn. My mamy taką zdolność, by hamować innych wierzących w ich służbie dla Pana. In dem vorigen Abschnitt ging es um persönliche Selbstsucht. W poprzednim fragmencie chodziło o taki osobisty egoizm. Hier geht es um gemeinsame Selbstsucht. A tu chodzi o egoizm kolektywny, społeczny, nasze, my. Auch wahre Jünger können durch Selbstsucht geprägt sein. Także i prawdziwi wierzący uczniowie Pana mogą niestety okazywać egoistyczne cechy. Aber nie ist das ein guter Zustand. Ale nigdy nie są one objawem dobrego stanu duchowego. Und das Herz kann nie glücklich sein dabei. I serce, które według tego działa, nigdy nie będzie szczęśliwe w tym stanie. Der gibt verschiedene Gründe an, warum sie diesem Mann nicht wehren sollten. Pan Jezus teraz przedstawia różne powody, dlaczego nie powinni zabraniać temu człowiekowi. Er sagt, er hat ein Wunderwerk in meinem Namen getan. On mówi, że cud da wykonuje w imieniu moim. Er hat ein Wunderwerk getan. A więc wykonywał cuda. Er wird nicht bald übel von mir reden können. Jeżeli tak jest, rzeczywiście, to nie będzie mógł zależeć o mnie mówić. Also verschiedene Punkte, die deutlich machen, dass dieses Werk, was der Mann getan hat, in Übereinstimmung war mit den Gedanken des Herrn. Więc jest tu kilka punktów takich, które przedstawiają, że to, co ten człowiek czynił, czynił w zgodności z myślą Pana. Dann kommt ein Grundsatz in Vers 40. W 40 wierszu przedstawia Pan ogólną zasadę. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Denk doch dran, mit anderen Worten. Der Mann ist sogar für uns. Denn er arbeitet nicht gegen uns. Innymi słowami, Pan Jezus domaga się od nich, aby pomyśleli o tym, że ten człowiek nie tylko, że nam nie przeszkadza, to jest za nami. Da waren in Israel welche, die weissagten. Byli w Izraelu tacy, którzy prorokowali. Josua, an für sich ein guter Mann, wurde da ärgerlich. Josua?
an für sich ein guter Mann, wurde ärgerlich. Który był dobrym człowiekiem przecież, a denerwował się. Wie kommt er mit zu Mose? Gdy się zezłościł, czy rozgniewał, przyszedł z tym do Mojżesza. Und Mose sagt, möge das ganze Volk doch weissagen. A Mojżesz do niego mówi, oby cały zbór prorokował. Welch eine Gesinnung. Jakieś usposobienie. Filipa 1. Filipa 1. Da waren Menschen, die Christus verkündigten. Byli ludzie, którzy głosili Chrystusa. Die Botschaft war richtig. Co do treści tego zwiastowania, było ono w porządku. Ale Bewegung war nicht richtig. Ale właśnie te motywacje za tym stojące nie były w porządku. Zielsetzung war Paulus Leiden zuzufügen. Dlatego, że oni sądzili, że opowiadając to, dołożą cierpień Pawłowi. Paulus freute sich trotzdem, dass Christus verkündigt wurde. Paweł nie zważył na to i cieszył się mimo to, że Chrystus jest zwiastowany. Die Beweggründe konnte er nicht gutheißen. On nie mógł dobrymi nazwać tych motywacji, jakie za tym stały, te skutliwości i przekory. Er wäre auch nie eine Dienstgemeinschaft mit ihm eingegangen. On też z nimi nie poszedł na kompromis wspólnej jego służby. Aber er freute sich dennoch über die. Ale służył się, ale przepraszam, cieszył się tym poselstwem, które oni głosili. Der ermuntert seine Jünger trotz des Versagens in Vers 41. I mimo to w 41 wierszu Pan pokrzepia jeszcze uczniów. Er macht deutlich, dass wenn einer einem Jünger ein Glas Wasser gibt, eine Belohnung erfolgt. Pokrzepia w słowach, że ktoś, kto napoi jednego z uczniów, nie straci swojej zapłaty. Die Menschen sehen, dass diese Jünger sich zu dem Herrn Jesus bekennen. Ludzie widzą, że ci uczniowie się przyznają do Pana Jezusa. Sie unterstützen sie. I jeśli ich wspierają. Und das wird einen bleibenden Lohn nach sich ziehen. To Pan tego nie zapomni i oddam według swojej sprawiedliwości zapłatę. Das wenigste, was wir für den Herrn tun, zieht eine Belohnung nach sich. Widzimy w tym wyraźnie, że nawet najmniejsze rzeczy, które czynimy z serca dla Pana, one będą wynagrodzone. In Jesaja 49 sagt er, w 49 rozdziale Izajasza mówi, umsonst habe ich mich abgemüht. Pan skarży się, mówiąc, dalej mnie się trudziłem. Dann kommen noch verschiedene Punkte. I tam różne punkty wymienia. Aber mein Lohn ist bei meinem Gott. Ale moja zapłata jest u mojego Boga, mówi tam dalej. Wir arbeiten nicht für Lohn. Nie pracujemy na zapłatę. Sondern wir möchten aus Liebe zu dem Herrn Jesus alle ihm dienen. Lecz pragniemy służyć Panu z miłości do Niego. Aber der Jesus ermuntert uns trotzdem, indem er auch immer wieder vom Lohn spricht. Ale Pan, mimo to, on nas za każdym razem pokrzepia tym, że sam wspomina o naszej zapłacie. So sehen wir das bei dem Herrn Jesus, so sehen wir das auch bei Mose. Tak widzimy w przypadku Pana Jezusa to, ale podobnym usposobieniem postępował już Mojżesz. In Vers 42 spricht er wieder von den Kleinen. W 42 wierszu znowu Pan mówi o tych maluczkich. Wer sind denn ihr Kleine? Którzy są tymi małymi? Es sind geringe, es sind solche, die anderen dienen, die demütig sind. To są ci, którzy są nieznaczący, którzy służą innym, którzy są pokorni. Es sind solche, die bereit sind, den letzten Platz mit dem Herrn Jesus einzunehmen. To są ci, którzy są gotowi do tego, by zająć z Panem i przy Panu to ostatnie miejsce. Wir geben Anstoß solchen Personen. Może się zdarzyć, że będziemy zgorszeniem dla takich osób. Wir können durch unser Verhalten anderen Geschwister Not bereiten. Oznacza to dla nas bardzo poważną rzecz, że przez nasze postępowanie możemy innym wierzącym sprawiać ból i cierpienie. Da werden wir aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein. Jesteśmy w takiej sytuacji do tego wzywani, żeby być w najwyższym stopniu ostrożnymi. Paulus sagt einmal, der Bruder kommt um, der Bruder, für den Christus gestorben ist. Paweł idzie jeszcze dalej i mówi, brat, za którego Chrystus umarł, zginie w ten sposób.
Und hier sagt der, es wäre besser, wenn ein Müllsturm sein Haus gelegt und ins Meer geworfen wird. A tu jest napisane, lepiej by było takiemu, żeby zawiesić na jego szyi kamień młyński i rzucić do morza. Wir können manchmal nachlässig sein. Czasami możemy być również ludźmi opieszałymi. Denken gar nicht, dass wir anderen Anstoß geben können. I nie myślimy o tym, że naszą opieszałością, leniwością dajemy innym zgorszenie. Wir sehen, wie ernst der Herr über Anstoß geben nachdenkt. Widzimy wyraźnie, jak Pan Jezus poważnie traktuje tą sprawę, gdy jesteśmy siewcami zgorszenia. Ab Vers 43 geht es jetzt nicht mehr um die Jünger. Od 43 wiersza nie chodzi już w ogóle o uczniów. Warum nicht? Dlaczego? Denn in Vers 43 am Schluss heißt es, dass wir in die Hölle kommen können, in das unauslöschliche Feuer. Dlatego, że dalej jest napisane o piekle, o ogniu nieugaszonym. Ist das eine Ansprache an Ungläubige? A więc jest to pewnego rodzaju słowo, które zwraca się do ludzi niewierzących. Aber wir als Gläubige können durchaus Anwendung für uns daraus ziehen. Mimo to jednak my jako wierzący ludzie możemy znaleźć pewne odniesienia do nas bardzo praktyczne. Handlungen können Anstoß geben. Ich kann in mir etwas haben, was in mir einen Anstoß hervorruft, in das Reich der Himmel einzugehen. Może być tak, że mam w swoim życiu coś, co po prostu mnie obciąża, co gorszy mnie i sprawia, że jestem taki skarłowacony, jak można powiedzieć, na drodze do Królestwa Niebieskiego. Kann zum Beispiel sein, dass ich in meinem Beruf so aufgehe, dass ich gar keine Zeit finde, das Evangelium anzunehmen. Na przykład może być tak, że jestem tak związany moim zawodem, moją pracą, że nie mam czasu zajmowania się Ewangelią. Da sagt er, hau das ab. Pan mówi tutaj, odetnij to. Yes. Es ist besser, verkrüppelt in das Leben einzugehen, bo jest lepiej dla ciebie kalekim wejść, als in die Hölle zu kommen. Jak do piekła. Für uns als Gläubige, es gibt Handlungen, die uns hindern, in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus zu wachsen. Dla nas wierzących oznacza to, że mogą zaistnieć w naszym życiu takie sprawy, które nas powstrzymują przed tym, by po prostu wzrastać w poznaniu osoby Pana Jezusa i Jego naśladowania, wierzę. Wie ist unser Tagesablauf? Jak wygląda zatem nasz dzień codzienny? Czym się zajmujemy? Wie viel Zeit investiere ich fürs Internet? Ile czasu internetowi poświęcam? Wie viel fürs Bibellesen? Ile czytaniu Słowa Bożego? Kann man durchaus mal die Zahlen dahinter schreiben, wie viel. Przecież udałoby się nawet napisać za tym, tymi pytaniami wyliczone liczby w minutach. Um eine gewisse Selbstkritik auch zu üben. Po to, aby samemu się przekonać, jak to jest stoi w moim życiu. Denn um was verbessern zu können, müssen wir erstmal den tatsächlichen Zustand erkennen. Bo już po to, żeby coś poprawić, to my potrzebujemy najpierw faktyczny stan zdiagnozować. Der unterstreicht die Schrecklichkeit der Hölle in Vers 44, da stirbt der Wurm nicht. Pan Jezus, podkreślając powagę tych słów, podkreśla, że robak nie umiera, ogień nie gaśnie, że to jest takie miejsce. Alle Menschen existieren ewig. Wszyscy ludzie egzystują wiecznie. Entweder in dem Ort der Qual oder in der Herrlichkeit. Albo wiecznie w miejscu mąk, albo wiecznie w miejscu chwały. Der gleiche Gedanke wird nochmal wiederholt in Verbindung mit dem Fuß. Wir können Wege gehen, die uns hindern. Ta sama myśl jest jeszcze powtarzana dalej w odniesieniu do stóp. Mianowicie chodzi tu o to, że możemy chodzić drogami, które są dla Boga nie do zaakceptowania. Noch einmal wird an die Schrecklichkeit der Hölle erinnert. I znowu jest tutaj wspomniana ta okropność piekieł. Vers 47 wird das gleich nochmal gesagt in Verbindung mit dem Auge. Jeszcze raz jest powiedziane w 47 wierszu to samo odniesienie do oka. Kann gewisse negative Dinge anschauen. Mogę różne negatywne rzeczy oglądać oczyma swoimi.
kann aber auch mich mit guten Dingen beschäftigen. Ale tymi samymi oczyma mam możliwość zajmować się dobrymi rzeczami. Kommt zu Vers 49. Do 49. wiersza dochodzimy. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden. I tu znajdujemy taką wypowiedź, że każdy ogniem będzie osolony. Am Ende des Weges wird nach 1. Korinther 3 das Werk eines jeden durch Feuer geprüft. Na, według 1. Koryntów 3 na końcu drogi każdego czeka ogień, który wypróbuje każdego dzieło. Feuer ist ein Bild der prüften Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Ogień jest tutaj obrazem tej sprawdzającej wszystko sprawiedliwości Bożej, która niczego nie przeoczy. Da wird gezeigt werden von dem Herrn, was gut war. Tu przed Panem będzie wyraźnie pokazane, co było dobre, a co jest śmieć. Und was durch das Feuer vernichtet wird. Co musi być po prostu strawione przez ogień. Nicht wir werden vernichtet. Nie my będziemy strawieni, nie Słowo Boże tutaj mówi. Wir werden vielleicht wie ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet. Będziemy może tak jak głownia, wyrwana z ognia. Aber wie schade wäre das. Ale jakżeż wielka szkoda to będzie, jeżeli nie może zostać nic, to byłoby dla Pana. Jede Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Zanim ofiary rzeźne posolono. Nur Gläubige können ein Schlachtopfer sein. Nie, przepraszam, one były posolone, ale tylko wierzący ludzie mogą być takimi ofiarami rzeźnymi. Römer 12 macht das deutlich, dass wir unser Leben als ein lebendiges Heiligungsopfer sollen. Rzymian 12 mówi, żebyśmy składali nasze ciała w ofierze takiej rzeźnej dla Pana. Und auch wir werden mit Salz gesalzen, was meint das? I również i my będziemy tacy jakby posoleni, co to oznacza, co Pan ma tu na myśli? Salz ist ja ein Element, was vor Fäulnis schützt. Sól jest takim konserwantem, elementem, który chroni przed gniciem. Durch das Beschäftigen mit dem Herrn und seinem Wort gibt es eine heiligende Gnade auf unser Leben. Przez zajmowanie się Słowem Bożym solimy się. Po prostu daje to uświęcającej łaski naszemu życiu, aby je w dobry sposób zakonserwować. Das bewahrt uns selbst. To nas samych chroni przed złem. Und das hat auch einen positiven Ausfluss auf unsere Umgebung. A ma ponadto bardzo pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Das Salz ist gut. Zatem sól jest dobra. Wenn aber das salzlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Ale jeśli ona zwietrzeje, to czym jeszcze można ją nasolić? Wenn wir die heiligen Gnade des Wortes Gottes nicht mehr auf uns einwenden. To oznacza, jeżeli tej świętej łaski Bożej, która ze Słowa Bożego tryska, nie pozwolimy, by ona nas już osoliła, to nic innego nie ma, co zastąpić. To wtedy nasze świadectwo, choćby było w słowach czy na zewnątrz, ono jest po prostu bez treści, jest puste. Wir sollen Salz in uns selbst haben. Dlatego to mamy mieć sól w nas samych. Das heißt, die heilige Gnade Gottes immer auf uns einwirken. To znaczy tą uświęcającą łaskę Bożą, byśmy wciąż na nowo pozwalali, by ona działała w naszych sercach, w naszym życiu i uświęcała nas dla Pana. Dann wird die Blickrichtung wieder breit. Seid in Frieden untereinander. I wtedy znowu to spojrzenie na braci, ono będzie odnowione, będzie inne. Będziemy zdolni do zachowywania pokoju między sobą. Wir haben also gesehen, der Jesus beschäftigt die Jünger kurz vor seinem Kreuzestod mit dem Kreuzestod, aber auch mit der zukünftigen Herrlichkeit. Widzieliśmy wyraźnie zatem, że Pan Jezus krótko przed swoją śmiercią na krzyżu zajmował ich śmiercią Jego na krzyżu, ale również i pocieszał odnośnie nadchodzącej chwały. Er will sie frei machen von der Selbstsucht, persönlich und gemeinsam. On będzie tym, który ich ostatecznie uwolni z tych egoistycznych więzów osobistych, ale również i od tego kolektywnego, społecznego egoizmu. Er ermutigt sie, dass Menschen ihnen helfen würden und selbst die würden noch einen Lohn bekommen. On ich jeszcze zachęca do tego, by mu służyć i obiecuje zapłatę. Er warnt sie davor, Anstoß anderen zu geben. Jednocześnie on ich w tej przemowie
ostrzega, aby nie dawali zgorszenia nikomu. Aber sollten auch jedes Hindernis in ihrem eigenen Leben. Ale również, aby bezkompromisowo usuwali każdą jedną przeszkodę we własnym życiu, która ich powstrzymuje przed tym, żeby w szczerości iść za Panem. Alles würde einmal deutlich werden am Richterstuhl des Christus. Wszystkie te rzeczy któregoś razu staną się wyraźnie widoczne przy sądowej stolicy Chrystusowej. Bis dahin wird er uns Hilfe kommen. A do tego momentu Pan Jezus będzie nam pomagał. Indem wir die Gnade Gottes wirken lassen durch das Salz. Przez tą uświęcającą łaskę Bożą, abyśmy ją przyjmowali i pozwolili, by ona wpływała na nasze życie. Und uns gegenseitig in Frieden begegnen. Abyśmy byli zdolni do tego, by również sobie na przeciw wychodzić w pokoju. Damit wir die glückseligen Kennzeichen der Nachfolge auch wirklich alle gemeinsam praktizieren. Abyśmy również mogli wspólnie praktykować te błogosławione konsekwencje naśladowania Pana Jezusa.